Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Wojciech, a ja witam was w materiale, w którym zrobię recenzję Assassin's Creed Odyssey. A nie, przepraszam, nie tego Assassin's Creed Odyssey, ale tego Assassin's Creed Odyssey. Tak, moi drodzy, jak widzicie, to jest książkowa wersja Assassin's Creed Odyssey, jak to mówi się po angielsku. Assassin's Creed Odyssey, co tu dużo mówić? Jak wygląda, każdy widzi. Moi drodzy, recenzja. Recenzja książki, ale w tej recenzji będę odwoływał się również nieco do gry. Dlaczego? Ponieważ jeśli chodzi o fabułę, no to w wersji książkowej jest ona nieco zmieniona. Pewne rzeczy są lekko zmienione niż w grze. Bo o ile gra, wiadomo, daje nam opcję wyboru w pewnych kwestiach, tak w samej książce zaś, no, jest, a właściwie są, dość duże zmiany. Moi drodzy, ową książkę otrzymałem na urodzin, a właściwie w dniu imienin, czyli dokładnie 23 kwietnia. Dzień później, czyli 24 kwietnia są, były moje urodziny. No i też będą. Więc dostałem książkę, na którą powiem wam, szukałem jej od dawna, czyli od mniej więcej 2020 roku, jakoś tak, 2019-20, jakoś czerwiec, lipiec, mniej więcej, czyli właśnie chociaż książkową wersję Assassin's Creed Odyssey, bo chciałem, jako że ja jestem dużym fanem serii Assassin's Creed i książek też właśnie opowiadających, czy też streszczających fabułę gier mam i co jakiś czas lubię sobie do nich wrócić. Dlatego dziś, moi drodzy, w dniu, którym jest 29 kwietnia, czyli sobota dokładnie, kiedy to nagrywam, zrobię recenzję książki. Ale w taki sposób, że pewne wydarzenia oczywiście będę właściwie dla przykładu tak naprawdę tylko i wyłącznie porównywał z grą. Otóż, moi drodzy, co warto wiedzieć? Przede wszystkim warto wiedzieć, że wydarzenia, które tutaj pan Gordon Doherty podał, są w większości, jak tutaj opisał na samym początku, osoby, które pomagały mi podczas pisania tej książki i które należą się podziękowania, to i tutaj wymienia. Jestem wdzięczny również całemu zespołowi Ubisoftu i wydawnictwa Pink. Dziękuję wam za możliwość zagłębienia się w świat Assassin's Creed. Była to dla mnie niesamowita przygoda, niemożliwa bez waszej pomocy i fachowych rad. Dziękuję również wdzięczność mojemu agentowi i tak więc tutaj pan Gordon Doherty również napisał ową książkę dzięki współpracy z Ubisoftem i jest to, nie wiem jakby to nazwać, czy alternatywna opowieść, czy też kanoniczna, bo o ile chociażby poprzednie odsłony książkowe, tutaj proszę bardzo, są chociażby jak Renesans, Bractwo, Objawienia, Tajemna Krucjata, czy chociażby Czarna Bandera, którą przeczytałem. Tak, są jeszcze Porzuceni, czyli Assassin's Creed 3, ale w wersji książkowej. Pojednanie, czyli Unity, oraz Podziemie, Syndicate. A także jest jeszcze chociażby, o proszę bardzo, Assassin's Creed Origins, czyli
Assassin's Creed Origins, ale przełożone na wersję książkową, opowiadający historię bajeka jeszcze sprzed gry. Tak więc, żeby było wiadomo co i jak. Moi drodzy, a więc przejdźmy już do konkretów. Książka Assassin's Creed jest właśnie... Nawet sam nie wiem, jakby to ująć. Czy jest alternatywną historią, czy jest tą pełnoprawną historią? Ciężko to z jednej strony w ogóle jakkolwiek ciężko to powiedzieć, no bo każdy, kto grał w Assassin's Creed Odyssey, podejmował własne wybory. I nie ulega wątpliwości, że tutaj kanoniczną postacią, postacią główną jest postać Kassandry. Zarówno w książce, jak i w grze. I to nie ulega wątpliwości. Są osoby, które są znane z gry chociażby, czyli takie jak Brazydas, Mirini, ale są również osoby epizodyczne tak naprawdę, które o ile w samej grze spotykamy ich o wiele częściej, bo wiadomo, gra rządzi się swoimi prawami, a książka rządzi się swoimi prawami. W grze są tutaj postacie epizodyczne, takie jak chociażby Sokrates, Herodot, a jeśli chodzi o grę, no to chociaż Sokrates również może nie tyle, co jest postacią epizodyczną, ale bardziej taką poboczną, o tyle Herodot jest podobnie jak chociażby Barnabas, czyli kapitan Adresti, jest również postacią główną, tak samo jak Herodot. Z kolei tutaj ciekawostka, w grze nazywa się Barnabas, w książce przedstawia się jako Barnaba. Tak więc jedna literka, ale dwa różne niejako imiona. Tak więc jeśli chodzi o postacie, no to trochę ich mimo wszystko jest. Właśnie, jeśli chodzi o postaci, jest tutaj wątek przy jednym takim zadaniu, może nie tyle co zadaniu, ale jest taki moment w fabule i tutaj przechodzimy właśnie do tego, czym różni się książka od gry, bo są tutaj dość znaczne różnice. Po pierwsze, o ile samą grę w świecie gry jesteśmy w stanie przejść mniej więcej w przeciągu, o ile dobrze kojarzę, pół roku, tak jeśli chodzi o wersję książkową, to dzieje się ona na przestrzeni około 10 lat. A jeśli chodzi o lata, no to tutaj w momencie, kiedy poznajemy historię Kassandry na wyspie Kefaloni, jest ona, czy też właściwie ma ona 27 lat, natomiast w grze chyba bodajże ma 23 albo 24 lata, tak więc w książce jest nieco starsza niż w grze. Ale to jest taki mały szczegół. Większym, powiedziałbym, szczegółem tutaj, większym szczegółem, ale ładnie sformułowany. Większą tutaj rzeczą są zmiany. Zmiany, które zaszły, jeśli chodzi o pewne postaci, o pewne wydarzenia w samej, zarówno w grze zostały przedstawione inaczej, książka też przedstawia to inaczej. Inaczej jest, są po właściwie, w książce inaczej są poprowadzone wydarzenia niż w grze. Prosty przykład. I w grze mamy, kiedy odnajdujemy matkę Kassandry, czyli Mirinę, czy też Mirini, jak niektórzy mówią, ta mówi nam, że kto jest naszym prawdziwym ojcem, czyli tutaj Kassandry, tak, żeby nie było. I
Mówi, że zanim się z nią spotkamy w Sparcie, no to żebyśmy popłynęli go odszukać. I możemy to zrobić wcześniej, możemy to zrobić później. Jako, że gra jest dość otwarta, więc od nas to, zależy, czy odwiedzimy go wcześniej, czy też później. W przypadku wersji książkowej jest... Właściwie Kassandra o Pitagorasie dowiaduje się w zupełnie inny sposób i w zupełnie innych okolicznościach. I powiem wam szczerze, że to jest dość potężna różnica, ponieważ kiedy dotarłem do tego momentu, gdzie Kassandra spotyka matkę, zastanawiałem się, czy właśnie ona jej wtedy powie, kto jest jej ojcem i Kassandra będzie chciała go odszukać, czy też może nie. I moje wątpliwości zostały rozwiane jakiś czas później. Powiem tak, to jest jedna dość spora różnica, która dzieje się, ponieważ jest to tak naprawdę cały, teoretycznie się wydaje, że jest to wątek główny, poszukiwanie rodziców, ale tak, owszem, jest to wątek główny, natomiast w grze postać Pitagorasa to jest tak naprawdę któryś tam wątek poboczny, który możemy zrobić wcześniej, albo możemy zrobić go później. Tutaj wyjątków nie ma. Ale w książce zupełnie inne jest doświadczenie tego, zupełnie w inny sposób dowiadujemy się, nasza bohaterka dowiaduje się, kto jest jej ojcem i z zupełnie innych, może nie tyle co przyczyn, ale w innych okolicznościach wypływa, żeby go odszukać. Kolejną taką ważną, myślę, że zmianą tutaj jest postać kultysty z kultu smoka, kultu kosmosa, gdzie rzecz odbywa się w Koryncie. W grze być może pamiętacie, być może nie. Jest tak, że na ogół o tych wszystkich kultystach nie dowiadujemy się za bardzo jakoś dużo. Jest jakaś tam historia za nimi stoi, natomiast tak, na ogół to są jakieś totalnie losowe postaci, które nas nie obchodzą. W przypadku typa z... nie z Kefalonii, tylko z Koryntu, jest to zrobione inaczej, bo o ile zarówno w książce, jak i w samej grze osoba ta zostaje zabita, tak w grze jest to, możemy poprowadzić inaczej, a inaczej zostało to poprowadzone w książce. Co więcej, w książce też jego postać została niejako rozbudowana. I przy okazji też inaczej następuje spotkanie z Brazydasem. W książce jest to chociażby w magazynie, rozgrywa się to w magazynie, czy ten, który zaczyna płonąć. Natomiast w książce również rozgrywa się to w magazynie, ale w zupełnie innych okolicznościach. Tutaj jeśli chodzi o książkę, mogę powiedzieć, że tutaj faktycznie jest przedstawiona o wiele bardziej dokładniej postać samej też Kassandry niż w przypadku gry, gdzie na podstawie tego, czego doświadczamy my jako gracze, jesteśmy też w stanie pokierować jej tymi wszystkimi losami i całą tą historią. Pierwszym takim momentem, który rzuca właściwie może nie tyle co pierwszym, ale takim
Chociaż nie, to też jest dobre porównanie, ponieważ inaczej rozpoczyna się przygoda Kassandry w książce, a inaczej rozgrywa się przygoda Kassandry w grze. W książce i zdecydowanie inaczej jest rozwiązany wątek Cyklopa niż w grze. O ile w grze, żeby dostać się do niego, to trzeba gdzieś tam... prosty przykład. W książce jest to coś, jego kryjówka to jest coś w rodzaju jaskini. Natomiast w grze jego kryjówka to jest bardziej takie, byśmy to nazwali coś w rodzaju takiego małego miasteczka. Więc to jest już dość duża różnica. Dalej, tutaj w książce też dość dużą rolę odgrywa czas, gdzie chociażby bitwa o Megaris, czy właściwie może nie tyle co o Megaris, ale bardziej poprawnie o Megarę, rozgrywa się na przestrzeni tam chyba bodajże 3 albo 4 miesięcy. Tak, w grze możemy to zrobić w przeciągu, bo ja wiem, tygodnia, może nawet krócej, więc jest tutaj dość spora różnica czasu, zarówno w jednym, jak i w drugim. Czy ogólnie polecam? Tak. Wbrew pozorom, jeżeli nie lubicie gier z serii Assassin's Creed, a byście chcieli jakiegoś takiego, powiedzmy, trochę takiego, książkę taką fanfiction, myślę, że jak najbardziej jest ona godna polecenia. Ale nastawiam się tutaj, że nie jest to też typowy Assassin's Creed. Bo sam Odyssey nie jest nastawiony stricte o tym całym konflikcie asasynów i templariuszy. Jak ma to miejsce chociażby w Brotherhoodzie, w Revelations, nie wiem, w Unity, w Syndicate i tak dalej. Tylko tutaj, tak jak mówi to gra i następnie mówi nam to książka, że tak naprawdę ten cały kult kosmosu to jest początek o wiele większej i groźniejszej grupy niż właśnie kult kosmosu. Co w rezultacie, jak pewnie niektórzy mogą się domyślać, osoby, które grały chociażby w Odyseję, chociażby w Origins, Valhalla, a następnie albo wcześniej, na przykład, nie wiem, w dwójkę, Brotherhooda, nie wiem, w trójkę, czy w jakąkolwiek inną odsłonę, tak? Nie wiem, czy Black Flag chociażby. I czy też po prostu siedzą w tej serii praktycznie od dawna, to zauważą podobieństwa, że no faktycznie kult kosmosu to jest tak naprawdę ten początek, który później przerodził się w zakon jeszcze inny, który następnie przerodził się w zakon templariuszy. I mamy tutaj Kassandrę, która jest potomkinią rodu Leonidasa, którego zadanie było również powstrzymać ten cały ten kult i te jego wpływy i później to, jak to się wszystko potoczyło i tak dalej. Więc jest tutaj jak najbardziej na plus. Co więcej, wydarzenia w książce są potraktowane nieco inaczej niż w grze. Dlatego osobiście, nawet jeżeli graliście w Odyseję, osobiście polecam wam przeczytać. Nawet nie mówię, żeby od razu. Nie musicie tej książki mieć fizycznie. Nie wiem, wystarczy nawet e-book. Czy nie wiem, nawet jeżeli jest taka możliwość, nawet skorzystać z tego audiobooka i przesłuchać sobie. Ale tak nie odsłuchać, żeby zaliczyć, że przeczytałem książkę, tylko odsłuchać w taki sposób, że faktycznie, nie wiem, puścić sobie 20-25 minut dziennie po prostu i wyłącznie odsłuchać
i wizualizować sobie te obrazy, które czyta lektor. Czy też właściwie słowa, które czyta lektor, a wy następnie je sobie wizualizujecie. No, wiecie o co chodzi, tak? Więc mam was za ludzi mądrych, więc wiecie raczej o co chodzi. I podobnie ma się właśnie sprawa tutaj, że mamy wydarzenia, które są bardzo zbliżone do gry, ale inaczej poprowadzone, inaczej też pewne aspekt, właściwie chyba bodajże w Argolidzie i w Elis, który w grze był dość mocno rozbudowany, tak w książce jest praktycznie on pominięty. Ale nie będę mówił dlaczego i w jaki sposób. Polecam przeczytać. Jest to jedna z tak naprawdę niewielu książek Assassin's Creed, właśnie serii Assassin's Creed, które dla kogoś, kto nie zna tego uniwersum, mogę w zupełności polecić. Podobnie było chociażby przy Assassin's Creed Valhalla, Saga Geirmunda, gdzie odniesień do samej gry było zaledwie kilka. Tutaj jest, owszem, opisana historia, growa historia, ale w zupełnie inny sposób. Pewne wydarzenia się różnią, pewne postaci też się trochę różnią. Są czasem opisane nieco mniej wydarzenia, jak dana na przykład postać, powiedzmy, zginęła, też jest inna. Przykładem tutaj niech będzie Chryzis. No, w grze. Można, są dwie opcje, kiedy można się z nią zmierzyć. Natomiast w książce jest tak naprawdę tylko jedna i nie powiem wam jak się kończy, ale się kończy dość w zupełnie inny sposób, niż byście się tego spodziewali. Tyle wam mogę powiedzieć. Więc polecam. Podobnie jak Saga Geirmunda, nawet jeżeli jesteście już z serią Assassin's Creed obeznani, to polecam. Bo jest to bardzo przyjemna książka. Szybko się ją czyta, powiem wam szczerze. Ma ona samego tekstu 336 stron. Tak więc nawet jeżeli by, jak sobie kupicie, nie wiem, e-booka po prostu i będziecie sobie czytać ją, to wierzcie mi, że nawet nie zauważycie, a będziecie gdzieś w połowie książki. Nawet te 20-25 minut dziennie przeczytać albo odsłuchać, jak najbardziej polecam, jeżeli lubicie serię Assassin's Creed. Graliście, bądź też może, nie wiem, na przykład oglądaliście Let's Play, nie wiem, no to serdecznie zachęcam do zapoznania się z książką, bo naprawdę warto. Warto, a jeżeli już na przykład, nie wiem, czytaliście, a nie graliście, to zachęcam zagrać. Tyle, moi drodzy. Dzięki serdeczne. Taka trochę bym powiedział inna recenzja niż normalnie. Ale no cóż. Książka jest. Przeczytałem. I tyle. Do następnego. Trzymajcie się i pa pa.